Wiedza ojca Pio, następny akt, następne rozważania. Dzisiaj akurat święto nasze katolickie, więc coś na ten temat powiem, chociaż akurat dzisiaj na Facebooku już to jest, ale następnych nie ma. Materializm, choć od niego się zawsze zaczyna, to jeśli ktoś w nim tkwi za długo, zabije sztukę, wolność i uwielbienia. Po oderwaniu się z dużej koncentracji i uwagi na materializmie, można się zbawić za jednego życia. I nie trzeba będzie szukać nowych mieszkań w kosmosie, który jest jednym wielkim cmentarzyskiem i złomowiskiem. To są konkrety mistyczne i fizyczne. Niech ktoś nie myśli, że zmartwychwstanie z grobu. To bajki głoszone od wieków przez kościoły. Po tylu reinkarnacjach i śmierciach nasze szczątki leżą w różnych grobach na różnych planetach. Które ciało więc ma zmartwychwstać? I po co? Stare, młode. To nie tak. To fałszywa wiedza, na której Kościół zrobił największy biznes. Zyskał wiernych do dawania kasy i budowania kościołów. Nic więcej. Jezus korzystał za życia, jak ojciec Pio, z duchowego ciała. Umiał je materializować, bilokować się. Jezus żył na wielu planetach. Nie tylko na naszej. By pomagać dawnym aniołom się zbawić. Twoim zbawieniem dzisiaj jest świadomość, jest odzyskać swój wieczny pałac w niebie, który niepotrzebnie opuściłeś w pradawnych czasach. Na szczęście już dzisiaj wiesz, że to był twój kaprys i błąd. Wszyscy się kiedyś zbawią. Kwestia czasu, tak mi powiedział ojciec Pio na rozmowach. I tak się stanie. Ale ile cierpienia w międzyczasie. Niepotrzebnego. I następna myśl. Religia jednak jest ważna w kulturze i rozwoju człowieka. Świeckość i wolność absolutna nie załatwi wszystkiego. Choć narzekamy na religię, to jednak ona trzyma ten świat przy nadziei życia wiecznego. Ateizm nie wymyślił życia szczęśliwego i wiecznego. Życia idealnego. Ateizm raczej spłyca duchowość i kulturę. Zapomina o duszy i stawia na byle jaką wolność o pewnych atrakcyjnych formach. Znamy to z życia różnych ludzi, czasami z własnego. Jeśli nie jesteśmy czyści. Ta droga nie jest oczywiście dla wszystkich. Kto po wielu doświadczeniach zmądrzeje, sięgnie po Boga. Ale niekoniecznie takiego, jak głosi żydowska Biblia, a nawet zupełnie nie takiego. Pisma żydowskie nie są centrum świata i przed Żydami już były nieba i ludzie się zbawiali. Podobnie jak ich wybraństwo pośród narodów. To nie jest żaden naród wybrany, to fikcja. Z powijaków i przedszkola trzeba się w końcu wydobyć. Chyba już dorośliśmy i nie mleka potrzebujemy, ale pokarmu stałego. Są o wiele piękniejsze pisma, pozabiblijne, choćby przyroda, którą warto odczytać. Ona jest 1000 razy ważniejsza i ciekawsza niż
jakieś tam pisma święte, wymyślone przez ludzi zresztą. Może kilka zdań natchnionych, to wszystko. Ale trzeba odwagi i serdecznego otwarcia na Boga oryginalnego, a nie Jehowego, Jehowy, upadłego kosmitę, który zachęcał do zabijania dzieci, niszczenia wiosek i wywoływania potwornych wojen. Co to za starotestamentowy Bóg, który patrzył i żywił się przelaną krwią, kazał zabijać zwierzęta na ofiary dla siebie? Śmieszne. Oprzytomnijmy. Historia żydowska to historia Boga wojny i nienawiści. Co innego Jezus. To była piękna dusza. Kapłani, którym kapała krew z rąk, zabili i Jego. Jezus to jedna z najpiękniejszych istot w naszym Układzie Słonecznym. Kolejna myśl. Niebo dla każdego na ziemi znaczy trochę coś innego z powodu braku wiedzy, doświadczeń, wyobraźni. To mi sugerował ojciec Pio, dosłownie wręcz. Bóg tak stworzył nasze dusze, że swoją wyobraźnią, kreacją, zmysłami możesz dotykać Boga na swój sposób. Bóg kocha wszystkie odmienności dusz i ciał i wszystkie akceptuje, bo sam nadał im takie mistyczne atrybuty. Bóg nie uznaje sztampy, co innego kosmici i stworzyciele galaktyk, upadłe dzieci Boga. Klonują i produkują wszystko, jak popadnie. Ale w końcu i oni zmądrzeją. Zrezygnują ze swojego pysznego uporu naukowego i uznają wyższość inteligencji Boga nad swoją fatalnie stworzoną naturą kwantowo-biologiczną. Idzie nowe zrozumienie rzeczywistości. Zbyt długo ludzkość żyła bez prawdziwego Boga. Dlatego tak głęboko i niemal po uszy zakopała się w piasku materii i odmętach ludzkiej tradycji. Kiedyś spytałem ojca Pio, czy za życia poznał tajemnicę materii. Odpowiedział tak. Ojciec Pio już za życia, jako był istotą zmartwychwstałą, bilokował, przenosił się, przechodził przez ściany, po śmierci materializował się w różnych miejscach do dziś. U pani Krysi przychodził co dzień na rozmowy, odpisywał na listy z całego świata, przenikał przez ściany, czekał na panią Krysię, jak jeszcze w kuchni była, kończyła tam myć naczynia, patrzyła do pokoju, czy ojciec Pio już jest. Widzi, że jest, no to już kończyła, siadała, rozmawiała z nim, widziała go fizycznie. I to działo się jeszcze w czasie, kiedy ojciec Pio żył w San Giovanni Rotondo. To już działał tutaj w Nowej Hucie, przychodził fizycznie, pomimo, że był fizycznie również w San Giovanni. Ale i po śmierci swojej również przychodził fizycznie do pani Krysi, na nasze rozmowy. Na nasze rozmowy myśmy go nie widzieli, ale pani Krysia go widziała. Natomiast, a to już nie będę tego wszystkiego mówił, tam na filmie troszkę będzie o tym więcej. Dobra, to tyle. Skończę. I pamiętajcie, wasze ciała nie zmartwychwstaną, nie powstaną z grobów. To są bajki. Wszystko jest inaczej. Kościół musi się odnowić, odblokować wiedzę, którą zamknął na klucz, jak mi ojciec powiedział, i sam z niej korzysta i innych nie wpuszcza. No to dobra. To życzę miłego zmartwychwstania. Nie, żartuję. No to pa. Dzień dobry, witam pięknie.
Dzisiaj jest lany poniedziałek, święta. No to co ja mogę zrobić? Tylko lać wodę. No to może zacznijmy tą wodę lać. Mam nadzieję, że nikt się nie rozchoruje od tej wody, którą ja tutaj serwuję. Wiedza ojca Pio, jak zwykle. Dalsze rozważania. Każdy człowiek posiada w sobie duchowy portal niebiańskich wrót. Lecz o nim zapomniał z powodu zablokowania go. Głównie przez inne istoty, które posiadają moc pełnej kontroli naszej wolności i świadomości, narodzin i śmierci. Nam się tylko wydaje, że posiadamy wolność, a w istocie posiadamy iluzję, a w tej iluzji wyobraźnię iluzji. Nic z tego. W każdej chwili możesz być zaatakowany, zlikwidowany. Choćby poprzez źle skonstruowaną w swej strukturze egoistyczną naturę, Matkę Ziemię, która wszystkich pochłania bez namysłu. Bądź pewny, zginiesz z rąk natury lub z rąk wyznawców owej natury, ekologów i innych dziwnych ludzi. Co możesz zrobić? Szukaj mistycznej natury swej, co spadła z nieba na ziemię. To jest ważne, abyś zrozumiał swoją naturę duchową, niebiańską. Musisz ten proces teraz odwrócić. Na tym polega nasze zbawienie. Jezus to dobrze rozumiał, dlatego często powtarzał, aby szukać przede wszystkim tego, co na górze, a nie tego, co na dole. A co jest na dole? Kosmos. Wszechświaty, planety, księżyce, słońca, gazy, pyły i wszystko, co może nas zablokować, rzadziej odblokować. I następna myśl. Ten świat został zepsuty energetycznie, chemicznie, genetycznie przez naukowców kosmosu. I od tej pory, kto się w nim urodził, nie przeżyje. Musi umrzeć. Choćby posiadał dużo bogactwa, leczył się u najlepszych lekarzy. Trzeba nad tym poważnie pomyśleć. Zwrócić się o pomoc do swoich rodziców, Boga, żeby zrozumieć i podjąć decyzję odcięcia się od takich naukowców. Problem śmierci i chorób w chrześcijaństwie w sposób naukowy nazywamy grzechem pierworodnym. Język religijny używa innych słów, ale mówi o tym samym. Grzech wywołała nauka, eksperymenty. I potem już poszło dalej. Rozmowa z Bogiem na temat błędów wolnej woli, przedłużania życia w nieskończoność, wcale nie musi być aktem tradycyjnej pobożności religijnej. Ale powinna być to zwykła rozmowa lub podstawa, postawa zrozpaczonego dziecka wobec Boga, któremu jest źle na tej ziemi. Założenie kosmosu, a potem życia w nim przez aniołów, kosmitów, pysznych, bardzo bogatych, czasem wywrotowców,
jak to się w każdym świecie dzieje, jest także nasz. Jest takie: masz sobie żyć, aby pożyć i nic więcej. Nie wolno ci widzieć nic absolutnie z nieba, nic wiedzieć o oryginalnym życiu. Nie wolno ci pamiętać o swoich rodzicach. Tak to jest zaplanowane. Nawet Jezusowi było bardzo ciężko się tu przebić ze swoją nieprzeciętną wiedzą filozoficzną i mistyczną, ponieważ oni, ci manipulatorzy naukowi, nie potrafią zabić ani rozmontować naszej duszy. Dlatego mają problem. Owszem, psują świadomość ograniczeniami materii. Ewolucja to jeden wielki akt manipulacji naszą świadomością, z której nic absolutnie nie wynika. Ewolucja ukrywa prawdę o naszej duszy. To jest akt zemsty na nas, którzyśmy się sprzeciwili naszym stwórcom ciała. No i się odegrali. Co możemy zrobić? Pokornie prosić o pomoc czystych istot i naszych rodziców. Może się wtedy wiele zmienić w naszej duszy. Każdy musi nad tym pracować umysłowo i uczuciowo, by choć trochę pojąć przyczynę naszych wszelkich kłopotów i cierpień. Niech się każdy zastanawia, po co żyje, po co się urodził, czy tylko dla nauki, dla chodzenia do szkoły, dla zakładania rodziny, potem choroby, wypadki, śmierć. Trzeba to głębiej przemyśleć. Życie w pojęciu materialistycznym kończy się zawsze bólem i tak dalej. Zła analiza i percepcja idei. Życie nie jest życiem. To o wiele coś bardziej ciekawego i pięknego. Ale to trzeba zauważyć, a nie opierać się na szkiełku i mądrym siwym włosie, czy zjedzonych zębach, na filozofii bytu. Szczęście Boga przekracza byt i prace naukowe wszechświata. Jeśli chcemy kopiować to życie, jedno po drugim, będzie się ono pojawiać i ginąć, jak kurze jajka i ich prześliczne pisklęta. Świadomość jest czymś większym niż byt materialny, tak specyficznie skończony. Świadomość wyzwolona od koncepcji niepewnych form egzystencji staje się niebem. W tym życiu można tylko ufać, że tak jest. Mamy parawan przed oczami. Wszystko jest zasłonięte. Niekiedy i niektórym udaje się ten parawan odchylić i zobaczyć więcej. No ale to wyjątki. Chociaż powinni wszyscy. Wszystko mamy zakazywane i pozamykane na 100 zamków, na tysiące łańcuchów mikrocząsteczkowych. O wszystko zadbano, abyśmy stracili prawdziwą tożsamość. I tak się stało. Rodzisz się tu i nie wiesz, skąd przybywasz i dokąd zmierzasz. Czy Jezus nie wypowiedział tych słów? Tylko że dodał, że ja wiem, skąd przychodzę i dokąd idę. Rozpoznał to, już później wiedział. Na początku nic nie wiedział, tak jak my. Ojciec Pio też mówił mi, bo pytałem o to, czy się denerwował, czy musiał się uczyć, pracować i tak dalej.
Ojciec powiedział, oczywiście, wszystko musiał. Musiał się uczyć robić krzesła, denerwował się, uciekał, był wkurzony. No, tak jak my, nasz brat. A Kościół z niego zrobił taki ideał, że nie do podważenia, nieludzki. No dobrze, że jest ideał, ale ideał jest to Bóg. A Jezus jest takim Bogiem jak my. Wszyscy jesteśmy w jakimś sensie iskrami Boga. I on też. Był w historii taki człowiek, co mówił, że nawet w smaku pożywienia trzeba odczuwać Boga. Mówił też, jeśli odnajdziesz smakołyk w medytacji, zatrzymaj się na nim i czerp rozkosz z niego do końca, dopóki nie straci swego smaku. Sam, kiedy grywał na fisharmonii, wpadał wielokrotnie w ekstazę, a na imię miał Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów, gdzie ja byłem braciszkiem, bo nigdy nie chciałem być kapłanem, tylko chciałem służyć Bogu, taką miałem intencję. Nic innego mnie nie interesowało. Tak, ale dopowiem jeszcze coś. Pomimo iż wpadał w ekstazę, pozostawał szarym człowiekiem. Niewiele pamiętał z ekstaz. Nie wiedział nawet tego, że jest zbuntowanym aniołem. Ale to, że proponował smakować Boga nawet w jedzeniu, to dobra rzecz. Bo w ten mechaniczny, zmysłowy sposób zmieniamy powoli ów chemiczny, metaliczny, ołowiany, kamienny kosmos w bardziej coś atrakcyjnego, coś miłosnego, duchowego i radosnego. Nieba w tym świecie według naszej wyobraźni, bo podobnoż tak nam się wydaje, że żyjemy w niebie. Wszystkie te nieba są upadłe. Przecież wszyscy wiemy, że im tak dużo brakuje. A myślenie o Bogu to jedna rzecz, która pomaga temu światu w powrocie na oryginalną ścieżkę wieczności i niecierpienia. Przebóstwienie świata naszą miłością pomaga mu i wzbudza lepsze relacje z pięknem i szczęściem. Z nadzieją na nieskończoność naszego istnienia w wiecznych rozkoszach. Tak będzie. No cóż, chyba już skończę, bo tam widzę, że już jest 13 minut. Jak wspomniałem, dzisiaj jest drugi dzień świąt. Lanie wody. No to mogę powiedzieć, że trochę tej wody wam polałem. Mam nadzieję, że z korzyścią na orzeźwienie i otrzeźwienie umysłu, na duchową przyjemność spotkania z głębszą myślą. Oby tak było. No to do zobaczenia na następnym odcinku. Witam ponownie, tu Wiesiu. Już mnie znacie, co nieco. Więc kolejne rozważania związane z Ojcem Pio. Nieraz cytuję bezpośrednie słowa Ojca, a reszta to klimat. Wokół tych rozmów Ojciec kazał mi pisać. No to kolejne rozważania. Zło oznacza jedno, że to my spapraliśmy sprawę, jednocześnie przy możliwościach nam danych przez Boga, czyli wolności. Wiem, że aniołowie do dziś jeszcze wychodzą z nieba oryginalnego. To mówił Ojciec Pio. Ciekawi niektórych eksperymentatorów aniołów, co są za zasłoną, które ich przyjaciele i koledzy i koleżanki te światy stworzyli. I rodzą się tu i ówdzie. A wplątani w politykę i federacje kosmiczne, materialne, niedoskonałe, psują sobie świadomość i nie widzą już potem odwrotu od tej matni.
Potrzeba zatem takich oświeconych i mocnych jak Jezus, Budda, Krishna, by to wszystko im poprzypominać. Jezus wiele rzeczy przypomniał, ale jak wiemy, wszystko zostało spreparowane, zmienione. Całe to zbawienie jest inaczej. Cała ta paruzja to nie tak. To wszystko jest wymysł pisarzy, którzy chcieli zrobić idealny świat, idealną religię, idealne wyzwolenie, ale się nie udało. Ludzie wierzą w takie różne bajeczki. Cierpienie nigdy nie było zamiarem najwyższej świadomości. Część istot, dzieci Boga, nigdy nie doświadczyła i nie doświadczy niskich stopni upokarzającego rozwoju w naszych światach, podobnie jak Bóg, bo po prostu pozostali z Bogiem w niebie. Nie tknięci myślami destrukcji, ani ciężką materią, ciężką pracą. Nam się to zdarzyło niestety. I powinniśmy pracować teraz nad tym, by to odkręcić w swojej duszy, dla dobra ogólnego i osobistego. Trzeba dążyć nam znów do doskonałości, a przecież byliśmy stworzeni doskonali, tak jak pozostali, którzy żyją wiecznie i tworzą możliwości poznawania pięknych dotyków miłości w kosmicznym niebie Boga. Nasz obecny, zmanipulowany kosmos o niestabilnym podłożu, którego cechuje zepsuty algorytm podtrzymywania życia bez perpetuum mobile, czyli przemijający, pełen gruzu i kurzu, pełen zepsutego światła, nie jest dziełem Boga, a jedynie próbą naśladownictwa przez aniołów, którzy świadomie wyszli kiedyś z nieba. To trzeba wiedzieć i sobie uświadomić, a wtedy nasze życie zmieni się diametralnie. Dlatego są tu tak ogromne problemy. Tymi aniołami po różnych transformacjach i ewolucjach, przemianach sferycznych, jesteśmy dziś my, ludzie. Kiedyś żyliśmy bardzo długo, teraz już coraz krócej. Żyjemy jako cierpiące istoty w obłąkanym raju materialnym. Każdy zachoruje i umrze. Tak nas załatwiono przy naszym osobistym przyzwoleniu. Człowiek to zepsuty anioł, ale jest nadzieja powrotu do oryginału. Kolejna myśl. Jak znaleźć ten oryginał? To jest pytanie. Ale są sposoby. Trzeba tylko umysł otworzyć i serce. Nie stawiać sobie murów ani dogmatów, jak zrobił Kościół i ateiści. Mądre i pokorne myślenie, piękne marzenia, wewnętrzne dążenie do ideału, odkrywanie swojej duszy, boskiego pierwiastka, jest super metodą, by unikać zła w tym niepewnym świecie emocji, intelektu i form materialnych. Choć ten świat jest przedsionkiem nieba, słowa Ojca Pio, odbiciem tamtego, to jednak posiada dużo zamętu i niepewności. Wspominał o tym i Platon, i Jezus.
Dążymy wszyscy razem do niecierpienia, a nie odwrotnie. Pragniemy emocji pozytywnych, wygody, piękna, sztuki, twórczości. Zło nam się przydarzyło przez wolność i w ślad za nią idącą pychą miliardy lat temu. Z tej wolności powstał dziś, już można powiedzieć, upadły kosmos, który dla wielu miał być rajem i niebem. Dziś pozostały już zgliszcza po nim. A my, zmanipulowani przez znajomych i bliskich aniołów żyjących na różnych galaktykach, w różnych formach cielesnych, po upadku, nadal się kręcimy bez sensu. Więcej. Prawie wszyscy na Ziemi marnują szansę poznania, marnują całe swoje życie. Słowa Ojca Pio z rozmów, zacytowane. W następnym wcieleniu dalej brniemy w tym samym, bez żadnego postępu. I ten czyściec reinkarnacyjny trwa prawie w nieskończoność. Z ziemi tak ciężko się wydostać. Bardzo ciężko. Za duże przywiązania. Wydaje nam się, że bez ziemi nie ma życia. Że my nie żyjemy bez ziemi. No, to nieprawda. Kontrola przed wcieleniem i po śmierci surowsza niż na lotnisku. Przekonamy się, jak umrzemy, do czego będziemy znów dążyć. Co nas pociągnie i w jakim kierunku będą próbować nas oszukiwać wizjami kosmicznymi. Być może znów wylądujemy na jednej z planet, w tym zmanipulowanym przez naukę kosmosie. Oby już nie. Wszyscyśmy powinni żyć już tu ostatni raz. Ale może się to stać tylko wtedy, kiedy zdobędziemy wiedzę na ten temat. Na temat początków naszego życia i końca naszego życia. Jaki jest cel tego życia. Nikt się na tym nie zastanawia. Szkoły, uczelnie, w ogóle. Idą zaparte w niewiedzę, jak te baranki na rzeź. Nie wiedzą, po co żyją, ale wiedzą, że mają dyplomy i pieniądze. No, to nie wszystko. Miłość oznacza również obdarzać ludzkość oraz całe stworzenie bezgraniczną tolerancją i przyjaźnią. Dawać światu właśnie to, czego brakuje zbuntowanym aniołom, czyli nam, ludziom, tu i teraz, w tym wymiarze rzeczywistości, w jakiej się dzięki różnym intencjom kosmicznym cywilizacji znaleźliśmy. Ta najwyższa forma przykładu miłości, czyli tolerancji, bo miłość to tak samo tolerancja, powiedział mi ojciec Pio na rozmowach. Więc tolerancja jest najlepszą formą refleksji dla istot, które chętnie potępiają siebie oraz innych. Na szczęście Jezus przynosi nam potężną, zbawczą wiedzę, bo wiedza zbawia. Na jaką nie stać prawie nikogo w kosmosie. Oto ona. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Wielka refleksja. Bóg kocha wszystkich i pociąga wszystkich do siebie. Podał pierwszy rękę. Jezus też po to przyszedł, żeby nam to wytłumaczyć,
żebyśmy się nie potępiali, nie krytykowali, ale razem za rączkę szli do nieba. A co się dzieje? Brak wiedzy, brak wiedzy, brak wiedzy. Źle uczą. Może za mało uczą. Uczą oddychać się jednym płucem, materialnym. A przecież są dwa płuca. Drugie jest duchowe. I tego drugiego niestety w naszym cywilizowanym świecie nie ma. Religie oszukują. Świat świecki oszukuje. Bóg patrzy na to. Co wy tu robicie? Mieszacie sobie w głowach, w sercach. A wszystko jest proste. To tyle. Jeszcze parę słów dodałem od siebie, takich na gorąco. Do następnego spotkania. Wiedza ociapio, przekaz za światów, tajemnica tysiącleci, głos dla całego świata, w słowach ukryta prawda, głęboka i wzniosła, dla ludzkości przesłanie, jak ścieżka ku gwiazdom. Cierpienie, co prowadzi nas do doskonałości, duchowy wzrost, miłość, co w sercach rośnie, ojciec bio przewodnik wśród mroków i światła. Jego wiedza to skarb, nasza droga niełatwa. Przez lata rozmowy, słowa pełne mocy, ojciec bio przekazał mi tajemnic wiele o przyczynach, skutkach duszy i ciele, o cnocie i grzechu, co w sercu się plecie. Cierpienie, co prowadzi nas do doskonałości, duchowy wzrost, miłość, co w sercach rośnie, ojciec bio przewodnik wśród mroków i światła. Jego wiedza to skarb, nasza droga niełatwa. Przez lata rozmowy, słowa pełne mocy, ojciec bio przekazał mi tajemnic wiele o przyczynach, skutkach duszy i ciele, o cnocie i grzechu, co w sercu się plecie. Cierpienie, co prowadzi nas do doskonałości, duchowy wzrost, miłość, co w sercach rośnie, ojciec bio przewodnik wśród mroków i światła. Jego wiedza to skarb, nasza droga niełatwa. Najświętsza edukacja święta, księdze słowa ojca pio, mądrość niepojęta. Ziemia, niebo, kosmos, całość co nas łączy, w miłości co przez wieki ludzkie serca łączy. Otwórz księgę gdziekolwiek, czytaj wyrywkowo, myśli lat minionych, lecz wciąż nowe słowo szlifowane z troską, by klimat oddać wiernie. W rozmowach z ojcem pio serce rośnie niezmiernie. Wiedza ojca pio, przekaz za światu, tajemnica tysiącleci, głos dla całego świata. W miłości odnajdźmy siłę, drogę do zbawienia. Ojciec pio w sercach naszych, przewodnik i natchnienie. Wiedza ojca pio, przekaz za światów, tajemnica
tysiącleci, głos dla całego świata. W miłości odnajdźmy siłę, drogę do zbawienia. Ojciec Piotr w sercach naszych, przewodnik i natchnienie.